Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych. Można zamienić na dzielenie pisemne liczby dziesiętnej przez liczbę naturalną, a takie dzielenie potrafisz już wykonywać. Za chwilę pokażę Ci, jak to robić. Ile to jest 8 podzielić przez 2? Zapewne nie masz już problemu z wykonaniem tego dzielenia. 8 podzielić przez 2 to 4. A teraz pobawimy się matematyką. Obliczymy sobie to dzielenie zupełnie innym sposobem. Zapiszmy to dzielenie w postaci ułamka. Liczbę, którą dzielimy, zapisujemy w liczniku, a liczbę przez którą dzielimy, zapisujemy w mianowniku. 8 podzielić przez 2 to inaczej 8 drugich. Wiesz już, że ułamki możemy rozszerzać. Pomnóżmy licznik i mianownik tego ułamka przez 10. Zacznijmy od licznika. 8 razy 10 to 80. Pomnóżmy teraz mianownik przez 10. 2 razy 10 to 20. 8 drugich to jest to samo co 80 dwudziestych. 80 dwudziestych to inaczej 80 podzielić przez 20. A ile to jest 80 podzielić przez 20? 4. Otrzymaliśmy taki sam wynik jak tutaj. Zastanawiasz się pewnie, po co to robimy? Już ci tłumaczę. Spójrz na takie dzielenie. 80 podzielić przez dwie dziesiąte. Zapiszmy to dzielenie w postaci ułamka zwykłego. Liczbę 80 zapisuję w liczniku, a dwie dziesiąte w mianowniku. Zwróć uwagę, że liczba, przez którą dzielimy jest liczbą dziesiętną. Rozszerzmy ten ułamek w taki sposób, aby w mianowniku była liczba naturalna. Co należy zrobić? Wystarczy licznik i mianownik pomnożyć przez 10. Zacznijmy od licznika. 80 razy 10 to 800. Teraz pomnożymy mianownik przez 10, 2 dziesiąte razy 10 to 2. Mnożąc liczbę dziesiętną przez 10 przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo. Otrzymamy liczbę 2. 80 podzielić przez 2 dziesiąte to jest to samo, co 800 podzielić przez 2. Ten ułamek to 800 drugich. A ile to jest 800 podzielić przez 2? 400. Spójrz teraz na kolejny przykład. Tutaj liczbę 15 dzielimy przez 3 setne. Zapiszmy to dzielenie w postaci ułamka zwykłego. W liczniku zapisujemy liczbę 15, a w mianowniku 3 setne. Rozszerzmy ten ułamek w taki sposób, abyśmy w mianowniku mieli liczbę naturalną. Co należy zrobić? Pomnożyć licznik i mianownik przez 100. Skąd to wiem? Jeżeli w mianowniku przesuniemy przecinek o 2 miejsca w prawo, to otrzymamy liczbę 3. Przecinek w liczbie dziesiętnej przesuwamy o 2 miejsca w prawo, gdy mnożymy ją właśnie przez 100. Pomnóżmy najpierw licznik przez 100. 15 razy 100 to 1500. To samo robimy z mianownikiem, czyli mnożymy go przez 100. 300 setne razy 100 to 3. Otrzymujemy 1500 trzecich. 15 podzielić przez 3 setne to jest to samo, co 1500 podzielić przez 3. 1500 podzielić przez 3 to 500. Możesz mi nie wierzyć, ale to, co tutaj robimy, jest bardzo pomocne przy dzieleniu liczby naturalnej przez liczbę dziesiętną sposobem pisemnym. Nie wierzysz? To zobacz. Mamy tutaj takie polecenie. Oblicz sposobem pisemnym, ile to jest 1 i 44 setne podzielić przez 1 i 2 Takie dzielenie może wydawać się bardzo skomplikowane. Aby to zrobić, wystarczy jednak zapisać to dzielenie w taki sposób, aby liczba, przez którą dzielimy była liczbą naturalną. Zapiszmy sobie to dzielenie w postaci ułamka zwykłego. W liczniku zapisujemy 1,44 setne, a w mianowniku 1 i 2 Skoro w mianowniku chcemy otrzymać liczbę naturalną, to wystarczy przecinek przesunąć o jedno miejsce w prawo, czyli pomnożyć tę liczbę przez 10. Aby otrzymać ten ułamek, należy licznik również pomnożyć przez 10. Aby otrzymać wynik mnożenia dowolnej liczby dziesiętnej przez 10, wystarczy przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo. Otrzymamy 14 i dziesiąte. Teraz pomnożymy mianownik przez 10. Gdy przesuniemy przecinek o jedno miejsce w prawo w tej liczbie, to otrzymamy 12. W mianowniku zapisuję więc 12. 1 i 44 setne podzielić przez 1 i 2, to jest to samo co 14 i 4 podzielić przez 12. Zapiszę to dzielenie jeszcze w klasycznej formie. 14 i 4 podzielić przez 12. Gdybyśmy chcieli obliczyć ten przykład w pamięci, co już potrafimy zrobić, to zapomnielibyśmy na chwilę o tym przecinku. Dzielilibyśmy liczbę 144 przez 12. Wykonalibyśmy takie dzielenie. 144 podzielić przez 12. Dokładnie to samo zrobimy, dzieląc ten przykład sposobem pisemnym. Zapiszę w tym miejscu. 144 podzielić przez 12. Ile razy liczba 12 mieści się w liczbie 1? Ani razu. A ile razy liczba 12 mieści się w liczbie 14? 1 raz. 1 razy 12 to 12. 14 odjąć 12 to 2. Dopisujemy kolejną cyfrę, czyli czwórkę. Ile razy liczba 12 mieści się w liczbie 24? Dokładnie 2 razy. 2 razy 12 to 24. 24 odjąć 24 to 0. To jeszcze nie koniec. Zwróć uwagę, że naszym celem jest podzielenie liczby 14 i 40 przez 12. My tutaj podzieliliśmy sposobem pisemnym liczbę 144 przez 12. Aby otrzymać liczbę 14 i 40 wystarczy w tym miejscu zapisać przecinek. To jeszcze nie wszystko. W liczbie, która znajduje się nad kreską, zapisujemy przecinek dokładnie nad przecinkiem, który znajduje się w liczbie, którą dzielimy. 14 i podzielić przez 12 to 1 i 2. Zapiszę wynik w tym miejscu. Co to oznacza? Oznacza to, że 1 i 44 podzielić przez 1 i 2 to 1 i 2. Sprawdźmy na kalkulatorze, czy rzeczywiście ta liczba jest wynikiem tego dzielenia. Obliczam więc, ile to jest 1 i 44 podzielić przez 1 i 2. Co otrzymam? 1 i Ten wynik jest poprawny. Pokażę Ci teraz, jak jeszcze możemy usprawnić sobie dzielenie liczb dziesiętnych. Tym razem nie będziemy zapisywali tego dzielenia w postaci ułamka zwykłego. Pobawimy się przecinkami. Pamiętaj, że dzieląc liczby dziesiętne, będziemy chcieli zrobić tak, aby liczba, przez którą dzielimy, była liczbą naturalną. Aby to zrobić w tym przypadku, wystarczy przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo. To jeszcze nie wszystko. Skoro w tej liczbie przesuniemy przecinek o jedno miejsce w prawo, to również w tej liczbie będziemy musieli zrobić to samo. Przesunąć przecinek o jedno miejsce w prawo. Co otrzymamy? 288 podzielić przez 24. Gdybyśmy to dzielenie zapisali w postaci ułamka zwykłego i rozszerzylibyśmy ten ułamek w taki sposób, aby liczba przez którą dzielimy była liczbą naturalną, to otrzymalibyśmy dokładnie to samo. Jeśli nie wierzysz, to możesz sprawdzić to samodzielnie. Potrafisz już to robić. Ja obliczę teraz sposobem pisemnym, ile to jest 288 podzielić przez 24. Zapiszę to działanie w tym miejscu. Ile razy liczba 24 mieści się w liczbie 2? Ani razu. A ile razy mieści się w liczbie 28? Jeden raz. 1 razy 24 to 24. 28 odjąć 24 to 4. Obok dopisujemy kolejną cyfrę. Ile razy liczba 24 mieści się w liczbie 48? Dokładnie 2 razy. 2 razy 24 to 48. 48 odjąć 48 to 0. Otrzymaliśmy liczbę 12. To jest wynik tego dzielenia. Oznacza to, że 28 i podzielić przez 2,4 to 12. Sprawdźmy na kalkulatorze, czy rzeczywiście liczba 12 jest wynikiem tego dzielenia. Obliczam zatem, ile to jest 28,8 podzielić przez 2,4 co otrzymam? 12. Widzisz więc, że ten wynik jest poprawny. Aby podzielić pisemnie dwie liczby dziesiętne, rozszerz je tak, aby liczba przez którą dzielisz nie miała przecinka. Pamiętaj, jeśli dzielnik mnożysz przez 100, to dzielną musisz również pomnożyć przez 100. Rozszerzając ułamki obie liczby, zawsze mnożysz przez tyle samo. Dzieląc pisemnie starannie zapisuj cyfry jedna pod drugą i pamiętaj o wstawieniu przecinka w wyniku. Stawiasz go zawsze dokładnie nad przecinkiem dzielnej. Ta playlista nauczy cię mnożyć i dzielić liczby dziesiętne. Pamiętaj! Lubisz? Zasubskrybuj.